Projekt narodził się w głowie Mariusza Sokołowskiego, nauczyciela historii z naszej szkoły. Nabór był dobrowolny, kto chciał, mógł się zgłosić. Nazwa projektu to Podlaska Multikoalicja. Projekt polega na tym, że jeździmy po Podlasiu do miejsc, w których był kontakt z innymi religiami niż tylko katolicyzm i prawosławie, jak na przykład religia żydowska. Przed każdym projektem mamy kilka spotkań, około jedno, dwa spotkania, na których przygotowujemy całą akcję. Wyjazdy są mniej więcej co miesiąc. Pierwszym wyjściem było zamalowanie swastyk na cmentarzu żydowskim w Wasilkowie. Następnym wyjazdem był wyjazd do Łab. W trakcie tego projektu komunikujemy się także z uczniami gimnazjów, ze szkół, z miast, do których jeździmy. Oni nas także oprowadzają po tych miejscowościach. W Łapach odwiedziliśmy pomnik, który został poświęcony dzieciom żydowskim, które wyskakiwały z pociągu w trakcie przewozu do obozu zagłady. Czytaliśmy imiona poległych żydowskich dzieci. Szejna, Bela, Hasza, Haja, Minia, Tajba, Jakub, Masza, Lea, Judel, Dasza, Lejb. Boba, Sima, Lea, Szmuel, Moshe, Abram, Genia, Bronia, Jude, Tevel, Tejka. Czytaliśmy 100 imion żydowskich i karteczkę, na której mieliśmy imiona, przyciskaliśmy kamieniem, na którym był jakiś symbol żydowski. W kulturze żydowskiej zamiast zniczy na pomniku stawia się kamienie. Przy pomniku wbiliśmy tabliczkę dopełniającą te słowa na pomniku. Napisaliśmy na niej polskim żydowskim dzieciom. Wyjazd był ciekawy i uważam, że lepiej spędzić niedzielę z kolegami na świeżym powietrzu niż na przykład przysiedzieć taką niedzielę przy komputerze. Można się także dowiedzieć wiele o historii naszego województwa, powiatu i ogólnie, żeby właśnie dowiedzieć się także na temat tych religii. I no, czasami nawet można nie wiedzieć, że takie religie na naszym powiecie, województwie istniały kiedyś, a no, już zostały, no, już ich nie ma tak naprawdę.